Prosimy. W naszych pulpitach prezentacje. Czy widzicie prezentację o wzmacnianiu pracownic Orange? Okej, dajcie mi znać, jeżeli już się załaduje, to będziemy zaczynać. Okej, jest już. Dobra. Okej, tu działa. Ona się ma nie przebijać. Na razie jest strona tytułowa z pięknymi ludzikami z podsumowania grywalizacji i z wzmacnianiem pracowni Orange. Na razie ja cały czas też mówię na stronie tytułowej. Czy jest jeszcze ktoś, komu się cały czas ładuje prezentacja? Czy już widzicie pierwszą stronę? Odzwonię później. Nowa rodzina, no i do mnie. Dobrze, to słuchajcie. Ja zaczynam prezentować Wam to, co przygotowałyśmy, więc mam nadzieję, że będę się starała robić to wolno, tak żeby te strony się ładowały. Jeżeli coś się będzie działo, to krzyczcie, że stop, że jeszcze nie widzicie albo coś. Natomiast mam nadzieję, że będzie ok. W razie gdyby komuś wolno działał internet, to tak jak mówiła Marzenka, możecie chwilowo przestać udostępniać swoje wideo. Być może to pomoże. Będziecie widzieć to, co ja pokazuję, natomiast po prostu no, nie będziemy widzieć przez chwilę Was, ale na koniec spokojnie możemy się jeszcze połączyć. Pierwsze pytanie to co to jest wzmacnianie, czyli tak naprawdę to, o czym chcemy z Wami rozmawiać przez te najbliższe powiedzmy pół roku, a tak naprawdę i być może jeszcze dużo dłużej. Pod wzmacnianiem my rozumiemy rozwijanie i zwiększanie kapitału ludzkiego. I tak naprawdę to robiliśmy w zeszłym roku. Nasze szkolenia z e-wolontariatu miały wzmocnić pracownię, miały wzmocnić Wasz kapitał ludzki, czyli pomóc Wam zaangażować wolontariuszy i e-wolontariuszy, dzięki którym Wasze drużyny pracowniane będą silniejsze. Wzmacnianie to jest też zwiększanie kapitału społecznego. Kapitał społeczny to właśnie nasi lokalni partnerzy, ci nasi przyjaciele, których możemy zaprosić do naszych działań. I to także wzmacnianie kapitału materialnego. W tych formatkach, które do Was wysłaliśmy, był też taki moment, w którym mogliście zastanowić się nad tym, skąd na przykład czerpiecie źródła finansowe, czy macie jakieś pomysły na to, skąd jeszcze to finansowanie można zyskać. I właśnie pod tymi trzema pojęciami my rozumiemy wzmacnianie, zwiększanie tych trzech kapitałów. Przekładam na następny slajd. Jeżeli ktoś nie widzi, to proszę krzyczeć. Możemy wzmacniać kapitał ludzki, możemy wzmacniać kapitał społeczny, możemy wzmacniać kapitał materialny. Tutaj wymieniłyśmy tak naprawdę przykładowe rzeczy, które mieszczą się w tych trzech pojęciach. Tak jak widzicie, pod kapitałem społecznym widzimy instytucje publiczne i prywatne, widzimy lokalne i ogólnopolskie, a być może międzynarodowe organizacje pozarządowe. Widzimy firmy i widzimy osoby prywatne. I podczas tego najbliższego półrocza my bardzo byśmy chcieli, żebyście wspólnie z nami rozejrzeli się po swoim środowisku lokalnym i poszukali tego kapitału społecznego, który razem możemy wzmocnić. Kolejny slajd, to jest już slajd czwarty i to jest taka nasza trochę odpowiedź na pytanie, po co nam wzmacnianie? Poprzez rozszerzanie tego kapitału społecznego możemy po pierwsze organizować więcej działań, bo tak naprawdę sami wiecie, że im nas więcej i fizycznie w pracowniach i też wokół jakiegoś działania, im więcej partnerów,
tym więcej działań, im więcej tych przyjaciół, tym być może też więcej środków finansowych i tej finansowej stabilności. To też nasza silniejsza pozycja w lokalnym środowisku. I tak naprawdę wiele, wiele innych korzyści, które myślę, że wy też tak naprawdę więcej niż ja moglibyście ich wymienić z własnego doświadczenia, które już macie ze swoich działań. Program wzmacniania pracowni to przede wszystkim skupienie się na kapitale społecznym. I teraz odpowiedzi na pytania, jak to zrobić, a być może jak to zrobić z Fundacją Dobra Sieć, że tak powiem. Pierwszy krok to jest właśnie ta formatka, którą w zeszłym tygodniu otrzymaliście od nas. Bardzo, bardzo Was zachęcamy, przede wszystkim pomyśleli na podstawie tej formatki o tym, czego potrzebujecie. W niej znajdują się w pierwszej części pytania dotyczące tego, macie ten kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, a druga część jest poświęcona temu, czego potrzebujecie. Być może macie w środowisku swoim partnerów, z którymi chcielibyście nawiązać współpracę, a do tej pory się to jeszcze nie udało. W tym właśnie chcielibyśmy Wam pomóc. Ta formatka służy też nam. Zaprosimy do programu ekspertów, do poprowadzenia szkoleń, a także do takiego przyjrzenia się właśnie temu, co się wokół Was dzieje. I bardzo byśmy chcieli, żeby to, co zrobimy razem, było tak naprawdę uszyte na miarę Waszych potrzeb, czyli żebyśmy mogli odpowiedzieć na Wasze rzeczywiste jakieś tam marzenia i żeby ekspert, który na przykład będzie z Wami rozmawiał na szkoleniu, żeby wiedział, o czym konkretnie ma mówić, żeby to szkolenie faktycznie dało Wam taką moc i siłę do tego, żeby potem wyjść do środowiska lokalnego, wyjść do tych potencjalnych i zaproponować. Do 20 lutego czekamy na wypełnione przez Was formatki. Później my po jakby czytaniu ich i po dowiedzeniu się tak naprawdę tych wszystkich rzeczy od Was będziemy mogli ten program szkoleniowy tak trochę uszyć. Druga rzecz, to bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście zaglądali na platformę. Wiemy, że to robicie i że tak naprawdę wielu z Was gdzieś tam codziennie, że trochę jest to jak Facebook i po prostu bardzo, bardzo dużo tam rzeczy zamieszczacie, czego się bardzo cieszymy i chętnie je bardzo czytamy. Natomiast my też postaramy się w tym okresie do czerwca i później na pewno też zamieszczać artykuły dane właśnie w wzmacnianiu pracowni. Już, jeżeli niektórzy z Was zaobserwowali, już takie rzeczy zaczynają się pojawiać. Na przykład odnośnie naszej formatki jako o przeglądaniu się w lustrze. Także w aktualnościach znajdziecie ciekawe informacje i trochę też inspiracji do działań. Trzecia rzecz to stacjonarne szkolenia, które planujemy na kwiecień i maj. Chcemy Was zaprosić na spotkania z ekspertami. Spotkania dotyczące po pierwsze nawiązywania współpracy z samorządem, a po drugie właśnie tworzenia lokalnych partnerstw. Oraz chcemy Was też zaprosić na webinaria, o których będziecie informowani tak samo jak teraz, tylko że wydaje mi się, że będziemy też spotykać się w trochę większym gronie, ponieważ na takie webinaria też zaprosimy ekspertów. Na nasze szczęście w Fundacji Orange, dzięki serdeczności Karoliny, możemy zasiąść przy takim dużym stole, usłyszeć tam ciszę i widać nas wszystkich. I kolejna rzecz i tak naprawdę efekt tych naszych spotkań i tych naszych wspólnej wymiany doświadczeń to będzie takie zaplanowanie przez Was strategii nawiązania współpracy z kimś w środowisku lokalnym. I zrobimy to wspólnie i myślę, że też będziemy mogli wzajemnie służyć sobie radą, bo wielu z Was ma już doświadczenie, a także radą będą mogli służyć Wam eksperci. Jaki będzie efekt? My z Marzenką i z Fundacją i z ekspertami wierzymy w to, że będzie piorunujący i że naprawdę uda nam się wspólnie rozwinąć i wzmocnić pracownię. I
Tak, i myślę, że oprócz strategii działań i sieci lokalnych partnerów to będzie poczucie zwycięstwa i poczucie stabilności i jakichś tam super perspektyw na kolejne działania. Jeżeli chodzi o tę część prezentacyjną i część slajdową, to jest z naszej strony wszystko. Podsumowując, ten program wzmacniania pracowni, do którego wszyscy przystępujemy, będzie trwał mniej więcej do czerwca. Natomiast też pamiętajcie o tym, że służymy radą i że zawsze jesteśmy i przy Was, i przy platformie, więc nasze kontakty znacie i wszelkie pytania, wątpliwości będziemy rozwiewać. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. I zapraszam do otwartej dyskusji i do pytań. Pamiętajcie, że będzie widać tego, kto będzie mówił, więc też starajmy się nie mówić wszyscy naraz. Możecie też używać czatu, bo Marzenka, która jest po mojej lewej stronie, a wy jej nie widzicie, jest zapleczem technicznym, które pisze. Ja mówię, Marzena pisze, więc pisać też można. Czy ktoś z Was próbował już wypełniać formatkę? Wiem, że Beatka Bogumił już tam ją otwierała. Tak, tak, zaczęłam, zatrzymałam się w połowie. Ale idzie i będzie wypełniona. Idzie, tylko nie wiem właśnie, czy tak ze szczegółami to wszystko opisywać, czy pisać o partnerach, no bardzo szczegółowo, więc to już do mieliśmy. Myślę, że z takiego praktycznego punktu widzenia, to w tej części o tym, co już udało Wam się zrobić, można napisać dość hasłowo, no nie? Też żebyśmy my mieli rozeznanie, na ile na przykład udaje Wam się współpracować, nie wiem, z instytucjami publicznymi, a na ile z organizacjami pozarządowymi, na ile być może firmy udało się zaangażować, a na ile innych partnerów. Ale bardziej myślę, że można by się skupić na tej części przyszłościowej, bo to jest właśnie to, nad czym moglibyśmy potem pracować. Więc ta część dotycząca tych naszych przyszłych działań, jakichś tam potencjalnych partnerów, może być też dla nas bardzo ważna i inspirująca. I też chciałam zwrócić Waszą uwagę, tak podczas myślenia o tym programie, pomyśleliśmy też sobie o firmach. Żebyście pamiętali o tym, że firma, jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy zorganizować piknik i mamy lokalną jakąś firmę i chcemy ich zaangażować, nie wiem, żeby dali nam 100 balonów, bo akurat produkują balony, to pamiętajcie też, że firma to też pracownicy, więc jeżeli wśród firm poszukujemy partnerów, to równie dobrze możemy myśleć też o ludziach po prostu, którzy w tej firmie pracują. Więc i tak samo jakby analogicznie ze wszystkimi instytucjami, czy nawet publicznymi, chociaż wiemy, że może być ciężko, ale że ci nasi partnerzy to też kapitał ludzki po trochu, więc też w tę stronę warto o tym myśleć. A jeszcze mam jedno pytanie, czy skupiamy się tylko na lokalnych partnerach? Czy można na przykład, no nie wiem, ojej. No dawaj, dawaj, no. No dobrze, dobrze. A czy mamy wpływ jakiś na wybór partnerów, no nie wiem, do szkolenia, tak? Moglibyście kogoś zaprosić, czy my mamy też taki wybór? Czy możemy wrzucić jakąś propozycję, żebyście nam na przykład kogoś tam podesłali? To znaczy w sensie takim, że jakby chcecie, powiedzmy, zorganizować jakieś działanie i pytasz mnie o to, czy my jesteśmy w stanie na przykład zaproponować Ci kogoś, kto by był fajnym partnerem dla Ciebie, tak? Tak, i jakąś podpowiedzią niektórych tematach, tak? Że moglibyśmy się popytać, wzorować na kimś, tak, właśnie tak. Tak, myślę, że jak najbardziej, oczywiście. Nie wiem, czy możemy jeszcze coś przemówić, bo ten... Nie no. Cześć, wróciłam. Generalnie to jest
Generalnie to jest tak, że właśnie po to są te formacje. My chcemy się dowiedzieć, jakie macie potrzeby, tak żeby ci nasi eksperci później też wiedzieli, o czym mówić, na co zwrócić szczególną uwagę, a że są to ludzie z bardzo dużym doświadczeniem, no to myślę, że tutaj będą jakoś pomocni, ale też będą wam służyli radą nie tylko na szkoleniach, ale też właśnie przez webinaria i później też mailowo, więc my będziemy cały czas w kontakcie tak, żeby pomagać wam przez cały ten okres, nie tylko na szkoleniach. Aha, czyli mamy jakiś wpływ, kogo zaprosicie na to webinarium? Tak. Macie wpływ na to, kto będzie ekspertem i o czym będzie mówił przede wszystkim. Okej, to jest tylko rozumiem. Okej. Czy jeszcze są pytania? Czy jeszcze ktoś chce się wypowiedzieć? Ja widzę, że tu na czacie po prostu nam kwitnie rozmowa. Ale odnośnie właśnie czasu, to też kolejne. Ja prywatą zalatuję na tym czacie. Dzień kotaj. Słuchajcie, ale odnośnie tego, co się dzieje na czacie, powiedzcie, bo też myślimy o tym, gdzie by tu zorganizować teraz szkolenia stacjonarne. W poprzednim półroczu mieliśmy szkolenia na przykład w Radzyniu, miałyśmy szkolenie też. Miałyśmy szkolenie w Radzynie. Kto nas teraz zaprosi? Wracamy do czarnego. O! No, ja myślę, że tak. Słuchajcie, to może po kolei też. Co powiemy pościgle? Ania Tokarczyk. Ania Tokarczyk. Ale ja dopiero zawsze muszę być pierwsza. My to robimy! No ja bym też! Możecie coś pomagać? Będziemy już... Już mam Beatko Bogumił. Hej! O, to jest tak, to jest tak. A my tak nie widzimy na dobrym telewizorze. Przycina. No to właśnie możemy też jakoś później pokombinować Nie, Grzegorz nas nie słyszy. Kasia Dziedziela. Ale to prawda, co tam się urywa, ale ja was słyszę, nie wiem jak we mnie. My ciebie słyszymy i widzimy. Także wszystkich słyszę. Super. Dzień, włączysz się jeszcze na chwilę? Tak, osłaniam tutaj, żeby nie było widać nic. Bardzo sympatycznie. Fajnie, bardzo fajnie słychać, widać i tych, którzy mają kamerki włączone, także wydaje mi się, że ma tak... Mi się też bardzo fajnie słychać i widać, jak już cię widać. To bardzo fajnie, naprawdę. Iza? Co jeszcze? Coś trudno ma dobrze, ale tak jak nie. I widać. Super. Cieszymy się bardzo. Czy Karolina jest? Karolina Faleńczyk? Ja nie wiem, czy... Karolinka jest, ale nie słuchajcie, bo jakieś mamy problemy z łączem tutaj niestety. A Piotr Szczurek? Piotr też miał problem. Okej. Okay. Irlej. Kasia Marcin Dawid. No to właśnie jakoś nie ten, nie widzimy, może nam teraz jakoś z kolei słabiej ściąga. Możecie jeszcze coś powiedzieć. Poprawimy. Jeszcze poprawiamy, o. Jesteśmy? No, o, mamy was. Dobra, no super, jesteście. I Radzyń. I nasze wiewiórki ulubione. Wiewiórki z Radzynia. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Jesteśmy pod telefonami, pod mailami i zapraszamy was do przygody z nami i do wzmacniania. Przede wszystkim z tym narzędziem super. A, będziemy w kontakcie, jeśli chodzi o szkolenia. Wybierzemy sobie najfajniejsze terminy i najfajniejsze miejsca, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, postaramy się bardzo. Spotkamy się następnym razem? Słucham? Kiedy się spotkamy teraz? Następnym razem? O spotkanie online? To
Myślę, w marcu. Pewnie w marcu. No, ale też dostaniecie odpowiednio wcześniej maile i będziemy na platformie informować. O, fajnie byłoby też, żebyśmy wiedzieli, kto będzie u was, jaki ekspert, żebyśmy się mogli też przygotować, prawda? Na pewno wam powiemy, na pewno też... Dostaniecie biografię, tak żebyście też wiedzieli o tym, że to jest ekspert. I to do czwartego. Batata! Batata! A teraz Beata Szczeczek, ty, właśnie. Ja tak słyszę, no Beatko, ale nie widzę was, kurczę. Nie widzisz nas? No, nie widzimy. Może jest chwilę potrzebności. Dobra, dalej. Tak. Tymoteusz Górski, czy jesteś? Halo, jestem, słuchasz mnie? Tak, słuchaj, ale dobrze. A czy masz kamerę, czy nie? Wiecie co, ja nie zdążyłem posprzątać w pokoju, wolę nie pokazywać tego widoku. W ogóle jestem zastępcy, ponieważ Marcin po swojej chorobie musiał iść na zebrania, na którego nie było. Marta nadal się jej status jest nieokreślony u nas w pracowni, także przekażę im wszystko na pewno. To tym bardziej szkoda, że cię nie możemy zobaczyć. Marcina, jak gdzie mam tą białą piżamkę?